Borsik i Lowa. Kamera Ryszard Maj. Po raz pierwszy w historii kolejki parkowej Maltanka pracują dwa parowozy. Lowa, która przyjechała do Poznania z rewizytą, oraz nasz parowozik Polski. Zapraszam Państwa na krótki filmik. Jedzie nasz Polski, prowadzi pociąg drużyna trakcyjna z Białośliwia, a parowozik Lowa prowadzi drużyna trakcyjna z Poznania. Parowóz Lowa, wyprodukowany w 1951 roku w byłej NRD, trafił do Polski, gdzie pracował w przedsiębiorstwie robót kolejowych w Krakowie. Pracował również w żwirowni PKP oraz cukrowni w Nakle nad Notecią. W 1985 roku został przewieziony do Białośliwia. Po 5 miesiącach ustawiono go jako pomoc. W 1993 roku został zdjęty z cokołu i zabrany do skansenu w Kościerzynie. Na skutek protestów kolejarzy białośliwskich Lowa wraca z powrotem do Białośliwia. Jest rok 1990. Nadal jest eksponatem, ale dzięki staraniom Towarzystwa Wyżyska Kolej Powiatowa trafia do remontu. Uzyskała swoje drugie życie 8 marca 2019. W latach 20. ubiegłego wieku berlińska firma August Borsig Tegel zajmowała się produkcją wielu serii parowozów. Produkowała ona również parowozy na szerokość toru 600 mm. Parowóz ten trafił do Ziemianina koło Wronek i tam był eksploatowany przy umacnianiu i budowie wałów na Warcie. Po II wojnie światowej eksploatowany był w zakładach azotowych, gdzie pracował do 1977 roku. Po wyremontowaniu w zakładach Cegielskiego trafił na kolejkę parkową Maltankę i pracuje do dziś. Następny film będzie pod tytułem Rozpalanie Lowy. Drużyna trakcyjna z Białośliwia opowie historię naprawy tej pięknej lokomotywy. Zapraszam Państwa.